Wystawa Moving is Living jest kolejną odsłoną kolekcji Grażyny Kulczyk. Tym razem postanowiliśmy zestawić dzieła klasyków sztuki op-artu i sztuki kinetycznej z pracami młodych, interesujących twórców, którzy nie byli wcześniej prezentowani na wystawach w Polsce. Wystawa opowiada o ruchu, o tym, w jaki sposób ruch inspirował artystów, w jaki sposób ruch może być wykorzystywany w sztuce, w sposób dosłowny, ale też jako temat czy luźna inspiracja. Zapraszamy Państwa na wystawę, w której zasada 50 na 50, nosząca się wszędzie w browarze, absolutnie obowiązuje. Bo 50% sztuki, a 50% nauki. Nasza wystawa mówi o ruchu widzianym z trzech perspektyw. Z perspektywy fizyki i kinetyki, co zobaczycie Państwo na poziomie zero. Z perspektywy fenomenologii, percepcji na poziomie pierwszym i z perspektywy natury i przypadku, to jest poziom drugi w naszej galerii. Zero Gallery Art Stations pokazaliśmy prace, które wykorzystują ruch dosłowny. I tutaj narzędziem do ich interpretacji stał się język nauki, fizyka. I w przypadku tego piętra i tego wyboru prac współpracował z nami profesor fizyki Grzegorz Musiał, który pokazał nam, w jaki sposób prawa fizyki i to, w jaki sposób fizyka mierzy się z ruchem, stało się również tematem w sztuce. Na pierwszym poziomie galerii pokazaliśmy pracę dwóch gigantów, można powiedzieć, sztuki op. Są to Wiktor Vasarely i Carlos Cruz Diez. I tematem tego piętra stała się percepcja ruchu, to, w jaki sposób my ruch postrzegamy i w jaki sposób fizyczne właściwości naszego oka w zestawieniu z różnymi subiektywnymi aspektami odbioru, czyli naszymi emocjami, powodują to, jak ruch postrzegamy, jak ruch widzimy. Pracę Carlosa Cruz Dieza i Vasareliego zestawiliśmy z pracami młodego niemieckiego twórcy Sebastiana Hempela, którego prace, można powiedzieć, że są swego rodzaju ruchomym op-artem i pojawia się w nich element ruchu fizycznego i również cała gama optycznych złudzeń, podczas gdy w pracach Cruz Dieza i Vasareliego mamy do czynienia jedynie z ruchem pozornym, który realizuje się tylko i wyłącznie w ruchu widza i przemieszczaniu naszego własnego ciała, a same prace, ruch w tych pracach jest złudzeniem, pozorem. Na poziomie drugim galerii staraliśmy się pokazać, w jaki sposób artyści inspirują się ruchem w naturze, który wydaje się jest najbardziej przypadkowym i też zaskakującym elementem. Pokazaliśmy tam pracę dwóch artystów mało znanych w Polsce i wcześniej na wystawach w Polsce nie pokazywanych. Tima Knowlesa, pochodzącego z Wielkiej Brytanii, oraz litwińskiego artysty Žilvinasa Kempinasa. Sztuka Tima Knowlesa jest, myślę, dosyć lekka i dowcipna. Jego podstawowym narzędziem, medium, jest rysunek, jednak on sam nie bardzo rzadko jest autorem tych rysunków. Prace, które pokazujemy na wystawie, to m.in. trzy odsłony cyklu Tree Drawings, podczas w którym artysta wykorzystywał jako autorów swoich prac różnych gatunków drzewa. Z kolei Žilvinas Kempinas znany jest ze swoich eksperymentów z taśmą magnetyczną, którą wykorzystuje do tworzenia różnej skali instalacji i jedna z jego prac pod tytułem Serpentine jest dostępna dla widzów na drugim poziomie galerii.